ulubiony terminal A, odloty. Let's go! Słuchajcie, zostańcie z nami, bo lecimy w podróż życia numer 2. Pierwsza to był Nowy Jork, dzisiaj Stany Zjednoczone Południowe. To oznacza tylko jedno. Kowbojskie kapelusze i tak dalej, więc lecimy z przesiadką. No, takim samolocikiem jeszcze nie lecieliśmy. Air Scandinavian. No raczej na pewno nie. My jesteśmy na lotnisku w Kopenhadze. Zobaczcie, jaki fajny czarny samolot. Teraz mam tak około 2 godziny na przesiadkę, no i lecimy już stąd do Atlanty. I już jest pokazane nasze docelowe miejsce. Lotnisko w Kopenhadze. Tu można powiedzieć, taka wielka, gigantyczna galeria. Jest co robić. Mamy przesiadeczkę, to się nie będziemy nudzić. Oczywiście nie brakuje tutaj takich właśnie panów, co pomagają nosić walizeczki albo też fajnych różnych markowych sklepów. A tak wygląda miejsce, z którego będziemy więcej lecieć. Trochę mieliśmy tu z buta, więc jak chcecie na ostatnią chwilę, nie zostawiajcie takiego wylotu, bo tam zawsze jeszcze muszą was posprawdzać. Fajne samoloty można tu spotkać. Dobra, jesteśmy już w końcu, idziemy usiąść do tego samolotu. Po 10 kontrolach dodatkowych. No tutaj wszędzie policja stoi generalnie, do tych Stanów zawsze jest tak, żeby polecieć, to no już nie będę kończył, co? No ale mogliby trochę śluzować. Chyba, że naprawdę tam jest tak niebezpiecznie i po prostu muszą tak kontrolować. Nie wiem. Też nie wiem. Jeszcze nie jestem zadowolony z tego, że czeka nas teraz 10 godzin lotu. Właśnie, myśleliśmy, że 7, a patrzę 10 jednak. Bo jednak trochę niżej lecimy. Do Nowego Jorku było 7, a teraz jest jednak 10. Ale miejmy nadzieję, że szybko minie i widzimy się na miejscu. No i dobra, już siedzimy. Zobaczcie, jaki fajny, duży samolot. Każdy ma tableta. Będzie jeszcze jakaś szamka po drodze. Amerykanie lubią bardzo klimatyzację, więc musicie wziąć to pod uwagę, żeby się ubrać, jak chcecie lecieć do Stanów, czy tam chodzić sobie po jakichś restauracjach, czy coś. Dobra, już ruszyliśmy. Generalnie zobaczcie, jaka fajna sprawa. Dużo wolnego miejsca teraz oczywiście, a dwa to, że możemy sobie zobaczyć różne widoczki, jak się leci samolotem, tym naszym samolotem. Ale przed chwilą było fajnie, tam budyneczki będzie było widać. Przy lądowaniu, bo akurat nie siedzimy przy oknie, więc będziemy sobie patrzeć na teraz zabudowanie już Atlanty. No, teraz lepiej widać, jak coś leci. My sobie właśnie nad takim miasteczkiem. Dobra, tak wygląda nasze pierwsze jedzonko. Ja dalej sobie patrzę, jak wyglądają chmury pod nami. Jeszcze nie dolecieliśmy do Ameryki. No to już ile filmików nagrałaś? O, tutaj dokładnie, jakby było zbliżenie, to w tym miejscu pod nami są właśnie wysepki. Kolejna przekąska, smoothie i fajny, gorący post. No, można się... No. No dobra, jak widzicie, jesteśmy już coraz bliżej. Już jakieś pierwsze ekscesy po wyjściu z samolotu. Jesteśmy na największym kiedyś lotnisku na świecie. Tak, największe lotnisko na świecie do niedawna. Teraz chyba przebił Pekin. Prawdopodobnie. Ale właśnie postawiliśmy nogi na amerykańskiej ziemi po raz drugi. I tak wyglądamy po 13 godzinach podróży. Jak wyglądamy? No mniej więcej jest 13. Ja dlatego na okulary nałożyłem, bo już nie spałem już naprawdę bardzo długo ostatnim czasem. Idziemy. Cię? Wynająć chyba auto, nie? Bo mi się zgubiła część kapelusza. A no, tak, nie będzie takiej fajnej ozdoby. No ale to. Więc na powitanie mamy fajną niespodzianeczkę. Zobaczcie, jaka kolejeczka na jakieś sprawdzanie, kurczę, next paszportów. Największe lotnisko świata.
To ile czekamy w tej małej kolejce? Już będzie z godzina. Stoimy, no, z godziny. No, jesteśmy w końcu po tej kolejce. Wyobraźcie sobie, że wzięli dodatkową kontrolę, bo myśleli, że przewozimy coś nielegalnego w jedzeniu. No, mieliśmy tylko kabanosy, kurczę, jakieś dwa bananki i kazali na to wywalić. I nawet otwartą kanapkę z jeszcze... Dostałam kanapkę w samolocie od linii lotniczych, tylko że z kurczakiem i też nie mogła przejść. No, ogólnie powiedział, że żadnego mięsa nie można tutaj przewozić. Absolutnie żadnego mięsa, nawet kawałka w kanapce. Nawet małej paczki kabanosów. Cyrk. No ale dobra, no tak jest w Stanach, tak jest. Tak, to kiedyś powiedziałem, Ameryka ma własne zasady. Zawsze coś innego i jesteśmy tu. Georgia. Fajnie, wejście do toalety. Szparak, nie wiadomo co, specjalnie zrobiona. Kurczę, już naprawdę przesadzają. Dobra, pierwszy raz wyszliśmy. Jest dziwnie. Jakby co, z buta sobie nie dojdziecie na wypożyczalnię aut. Bo jest 2,5 godziny z buta dookoła lotniska trzeba przejść. Dlatego jest taki niebieski, śmieszny, stary autobus, który podobno wjedzie za free do jakiegoś pociągu i potem pociąg nas na to wypożyczalnie aut. Ale słuchajcie, to są takie odległości, żeby gdzieś się dostać. To długi spodniak, jest tak mi gorąco. Ale gorąco, tak parno jest, tak jakby miał zaraz spaść deszcz, ale nie spadnie raz. No, po kolejnym czekaniu, ja wiem, 2 godziny. Doczekaliśmy się, jedziemy dalej. Potem jedziemy jeszcze pociągiem i dopiero do wypożyczalni auta. Dobra, jechaliśmy 20 minut dookoła lotniska, żeby się dostać na jakieś pociągi. I jakimiś pociągami mamy dojechać na wypożyczalnię aut. No w końcu. O 17 wylądowaliśmy, mamy 20, muszę wyobrazić. W Ameryce wszystko są te dwa, razy trzy. W Nowym Jorku generalnie wyglądało to w miarę sprawnie wszystko. Tylko tutaj jakoś takie dziwne są, bo wszystkie rzeczy porobione. Ale miejmy nadzieję, że przynajmniej samochód się wypożyczy szybko. Oby, zobaczymy. Nie no i tutaj normalnie chyba wstydu nie mają, zobaczcie. Jakby się chciało, to może by było... Patrzcie, co ktoś robi. Dobra, mamy już autko. Wzięliśmy sobie Hyundai Elantra. Mogliśmy sobie wziąć teoretycznie praktycznie każdego sedana, który były. Tu macie od razu fajny wzgląd na jakaś cena za galon paliwa. No tak, i ogólnie to wynajęcie auta w sumie przebiegło tak bardzo szybko w porównaniu do innych czynności tutaj, bo jesteśmy naprawdę bardzo zmęczeni. Wylądowaliśmy 4 godziny temu albo i 5, a dalej jesteśmy w tym procesie wychodzenia z lotniska, więc trochę długo to trwało, ale wynajęliśmy teraz auto w wypożyczalni Enterprise, więc na razie wszystko spoko, pani nam wszystko wytłumaczyła. Powiedziała, że możemy jeździć po różnych stanach, nie tylko po Georgii, bo niektóre wypożyczalnie, zwróćcie uwagę, w USA mają takie zastrzeżenie, że możecie tylko w obrębie danego stanu jeździć. A tutaj wszystko było ok, tak jak pani powiedziała. No i co, dała nam jakiś numer alarmowy na trasę, jakbyśmy potrzebowali. Mamy wynajęte do soboty, czyli na 4 dni. Będziemy sobie jeździć. Teraz jedziemy do naszego hotelu w końcu. O godzinie 20:41 czasu USA. I śmieszne jest to, że mamy tutaj nawigację i ona wszystko podaje oczywiście w stopach i w milach. No. Na przykład za 1000 stóp skręć w lewo. Zobaczcie, jakie fajne tu rejestracje mają samochody. I co dziwne, z przodu nie mają rejestracji. Ja w ogóle się zdziwiłam i się przestraszyłam w tej wypożyczalni. Zapytałam pana, że jak to bez przedniej rejestracji mam jechać? On, tak, nie martw się, nie martw się. No i jadąc dobre 20 parę minut z lotniska tym pięknym oto pojazdem, zaparkowaliśmy sobie koło pięknego Camaro i jesteśmy gdzie? W naszym hotelu. I to jest, słuchajcie, jedyny hotel, jaki wynajęłam podczas tej całej podróży. Reszta to będzie jakieś spanie u ludzi, spanie w guesthouse'ach, a to jest jedyny hotel na jedną noc. Tutaj śpimy do jutra, jutro śniadanko i wyruszamy dalej, ale patrzcie, jak to wygląda w ogóle. Jaki zamek. Zamek żółty, właśnie kamień mówimy Stick Falls. Jesteśmy w środku, na przedsionku oczywiście kawa przelewowa i mega klima. Wchodzimy, pierwszy hotel La Quinta Mario.
Ale duży pokój. Wszystko odpalone od razu, nie? Uj, to wielkie amerykańskie łóżko zawsze. Taki wielki amerykański pokój, chciałeś powiedzieć. No nasze auto tam, jak się przychylimy, to zobaczymy. Stało niebieskie światło. Ej, śmieszny pokój. Wielki. Duży, nie? No, fajny. O, tutaj tajemnicze drzwi, sekretne drzwi. Na co? Na garderoba. Garderoba. No i łazieneczka. W sumie ale zostajemy sobie tylko jedną noc, więc wiecie. No trzeba zwiedzać, szkoda no tu siedzieć w jednym miejscu. Taka kawiarka. Mikrofala, spoko. Mikrofala i tu kawa, nie? Jakaś kawa, nie? Paulina, to powiedz, gdzie teraz idziemy? Do Wendy's, czyli tego jednego z bardziej popularnych fast foodów w Ameryce. Poza McDonald'em oczywiście. Tak, dokładnie to jest to. Koło niego jeszcze jest jakiś Einstein Bros Bagels. Coś tak, takiego, czyli coś też podobnego. Chcieliśmy zajrzeć do jakiegoś akurat amerykańskiego fast foodu przynajmniej raz. A ogólnie mamy 28 stopni. O 23, więc ja fajnie. Jesteśmy w centrum Atlanty. Pierwsze wrażenie, taki powiedzmy mały Frankfurt, ale tutaj chyba budyneczki są troszkę wyższe. Ale idziemy, pozwiedzamy. Tylko tak widać, że po 22 to już trochę chyba wszyscy chyba tu śpią. Idziemy sobie po tym centrum, koło tego budynku, co wygląda dosłownie jak nowojorski, i zobaczcie, co znaleźliśmy. Marte, czyli. Marte. Czyli tak zwane. Czyli metro, właśnie metro. O nazwie takiej polskiej trochę Marta. Ale metro też naziemne, nie tylko podziemne. A więc Atlanta znana jest też z tego, że w 1996 roku zostały tu zorganizowane letnie igrzyska olimpijskie i właśnie tutaj mamy symbol ich upamiętniający i gdzieś też jest znicz olimpijski w tym mieście, więc szukamy, być może gdzieś tutaj, ale jest to jeden z takich głównych znaków właśnie rozpoznawczych Atlanty, z tego co czytaliśmy. Dokładnie, nie patrzyliśmy jak wygląda ten znicz, ale czytaliśmy po prostu, że jest. Tak, a drugim znakiem rozpoznawczym jest Muzeum Coca-Coli i fabryka też Coca-Coli, chyba czynna, prawda? Tutaj jest podobno wielkie, interaktywne muzeum. Mega fajne, ale niestety nie pójdziemy, no bo jest już 23, a jutro już rano wyjeżdżamy stąd. Ale na pewno warto wpaść, bo tutaj wiele osób właśnie polecało to muzeum. Coca-Cola z Atlanty jest w takim razie. I jak każde szanowane się miasto ma swojego młyna, czego niestety w Wawce troszkę brakuje. No i blisko tego młynu jest też właśnie to muzeum Coca-Coli. Szkoda, że nie jesteśmy podczas dnia, bo pewnie byśmy przyszli zwiedzić. Wygląda dosyć ciekawie.